Liza była zobowiązana posłuszeństwem i musiała spisywać wszystko to, co zachodziło między nią a Jezusem. Posłuszeństwa tego zażądał od niej jej trzeci spowiednik, ksiądz Gennaro de Gennaro, który od 1898 roku opiekował się nią przez 24 lata. Luiza zaczęła pisanie swoich tomów, 36 grubych zeszytów w formie pamiętnika 28 lutego 1899 roku. Począwszy od tomu drugiego. W tym samym czasie napisała pierwszy tom, w którym opowiada o swoim życiu z przeszłości. Od około 12 roku życia, mniej więcej od 1877 do 1899 roku. Później, w 1926 roku, musiała napisać zapiski wspomnień z dzieciństwa, aby dokończyć pierwszy tom. Ostatni rozdział ostatniego tomu, 36, ma datę 28 grudnia 1938 roku. Przestała pisać, kiedy ustał nakaz. Tom pierwszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zaczynam pisać z czystego posłuszeństwa. Ty znasz, o Panie, ofiarę, jaką wymaga to pisanie. Wolałabym umrzeć tysiące razy, niż napisać jedną linijkę tego, co zaszło między mną a Tobą. O mój Boże, moja natura drży, czuję się przytłoczona i niemal zdruzgotana na samą myśl o tym. Och, życie mojego życia! Daj mi siłę, abym mogła wypełnić to święte posłuszeństwo. Ty, który dałeś natchnienie spowiednikowi, udziel mi łaski, abym mogła spełnić to, co mi zostało nakazane. O Jezu, o oblubieńcu, o moja siło, do Ciebie się wznoszę, do Ciebie przychodzę, w Twoje ramiona się wtulam i oddaję, oraz w Twoich ramionach odpoczywam. Och, ulżyj mi w cierpieniu i nie zostawiaj mnie samej ani opuszczonej. Jestem przekonana, że bez Twojej pomocy nie będę miała siły, by spełnić to posłuszeństwo, które tak wiele mnie kosztuje i dam się pokonać wrogowi. Obawiam się, że przez moje nieposłuszeństwo słusznie możesz odwołać misję, do której mnie powołałeś. Ach, święty oblubieńcu, spójrz na mnie, gdy spoczywam w Twoich ramionach. Czy widzisz, ile ciemności mnie otacza? Są tak gęste, że nie pozwalają nawet odrobinie światła przedostać się do mojej duszy. O moje mistyczne słońce, Jezu, niech Twoje światło zajaśnieje w moim umyśle i rozproszy ciemności, aby mogła swobodnie wspominać łaski, których udzieliłeś mojej duszy. O wieczne słońce, wpuść kolejny promień światła w głąb mojego serca i oczyść je z błota, w którym się znajduję. Rozpal je i pochłoń swoją miłością, aby ono, które najbardziej doświadczyło słodyczy Twojej miłości, mogło jasno ukazać ją temu, któremu jestem zobowiązana to uczynić. O moje słońce Jezu, wypuść kolejny promień światła na moje usta, abym wypowiadała czystą prawdę i potrafiła poznać, czy to rzeczywiście Ty jesteś, czy złudzenie wroga. Ale, o Jezu,
Gdy przebywam w Twoich ramionach, widzę, że wciąż brakuje mi tak wiele światła. Ach, spełnij moje życzenie. Ty, który tak bardzo mnie kochasz, zsyłaj mi nadal Twoje światło. O moje słońce, moja piękności, chcę wejść do samego środka, aby całkowicie się zanurzyć w tym najczystszym świetle. Spraw, o boskie słońce, aby mnie ono uprzedziło, podążało za mną, otoczyło mnie wszędzie i dotarło do każdej najgłębszej kryjówki mojego wnętrza, tak, aby moja ziemska istota wyniszczyła się i przemieniła całkowicie w Twoją boską istotę. Najświętsza Dziewico, ukochana Matko, przyjdź mi z pomocą, wyproś u Twojego i mojego słodkiego Jezusa łaskę i siłę, abym wypełniała to posłuszeństwo. Święty Józefie, mój drogi opiekunie, wspieraj mnie w tej mojej sytuacji. Święty Michale Archaniele, broń mnie przed piekielnym wrogiem, który stawia w moim umyśle tak wiele przeszkód, żeby mi przeszkodzić w wypełnieniu tego posłuszeństwa. Święty Rafale Archaniele oraz Ty, mój Aniele Stróżu, przyjdźcie mi z pomocą, towarzyszcie mi i kierujcie moją ręką, abym pisała jedynie prawdę. Niech wszystko będzie na cześć i chwałę Boga, a mnie przypadnie cały zamęt. O święty oblubieńcu, przyjdź mi z pomocą. Kiedy myślę o tym, o tak wielu łaskach, które udzieliłeś mojej duszy, czuję się przerażona i przestraszona oraz całkowicie zmieszana i zawstydzona, gdyż widzę, że nadal jestem tak niedobra i tak źle odpowiadam na Twoje łaski. Ale mój ukochany i słodki Jezu, wybacz mi. Nie odchodź ode mnie, ale nadal wlewaj we mnie Twoją łaskę i uczyń mnie triumfem Twojego miłosierdzia. Fiat.